Cześć wam wszystkim. Patrzę, tak, nagrywa się. Hej, witam was wszystkich przyszłych Greenbeltów, obecnych kandydatów, fighterów, słuchajcie, w projekcie Mod Greenbelt w naszej grupie. Zaczynamy, słuchajcie, kolejną sesję. Jak widzicie na czołowym tutaj ekranie, już jest zajawka, jakiego typu narzędzie będziemy sobie dzisiaj omawiać. Ale zanim do niego wrócimy, chciałbym wam przypomnieć i będę do tego wracał wielokrotnie, do tej naszej bardzo ogólnej koncepcji zbierania i zbierania danych w naszym projekcie. Pamiętacie tą tabelkę, którą wam narysowałem ostatnio? Tak? Że wy będziecie w różnych polach wpisywać dane. Natomiast ogólna zasada jest taka, że zanim wpiszecie cokolwiek do tej tabelki, to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ufam danym. I to, słuchajcie, będzie rzutować bardzo mocno na to, jakiego typu działania musicie zrobić przed tym, żeby cokolwiek tutaj wpisać. Tak? I w fazie na pewno define i w fazie measure, to naprawdę skupimy się tylko i wyłącznie na kolumnie Y i zdefiniujemy sobie wszystko to, co nam zapewni zaufanie do danych na temat Y, na temat problemu. Zanim pójdziemy też dalej, wytłumaczę wam jedną rzecz, dlaczego tak naprawdę skąd jest Y, skąd jest X, bo będziemy to używać wielokrotnie. Może niektóre nasze sesje będę też wykorzystywał, żeby wrzucać wam takie wprowadzenia do Lean Six Sigmy przed omówieniem jakiegoś konkretnego narzędzia. Więc jak wiecie, tak naprawdę procesy, które realizujemy albo które są realizowane wokół was, one tak naprawdę wyglądają w ten sposób, że obrabiamy wykonanie pewnej czynności w takim pudełku. I na końcu tego pudełka jest wyjście. To jest to, co my mierzymy, to w tym wyjściu my widzimy tą zmienność i w tym wyjściu, w zmienności tego wyjścia leży nasz problem, tak? I jak pewnie się domyślacie, na ten nasz proces działa wiele różnych czynników, które mogą, ale nie muszą, te nasze wyjście zmieniać, tak? Teraz bardzo często się też omawia, że wyjście to jest funkcją, o, to napiszę tutaj wejścia i tak dalej. Bo to często się mówi, że wyjście jest funkcją wejść, nie? To może będzie 1, 2, 3, i to już 1, 2 i tak dalej. A pewnie pamiętacie z matematyki, tego typu funkcje bardzo często opisywało się w ten sposób, że y jest funkcją i tu się pisało x-y. I tak dalej. I tą właśnie nomenklaturę się przyjęło w Lean Six Sigmie, mówiąc, że nasze wyjście to jest y, a wszystkie te parametry, które wpływają na nasz proces, to są te wejścia. I od dzisiaj każdy z nas, jak mówi, hej, słuchajcie, mój Y to jest, nie wiem, temperatura, mój Y to jest prędkość, mój Y to jest czas, mój Y to jest, nie wiem, frekwencja. Nie wiem, Tomku, co tam jeszcze będziesz mógł sobie wybierać. To mamy na myśli, że to jest, mamy na myśli, że to jest Y, tak? To jest wyjście z naszego procesu, to jest to, co mierzymy i którego zmienność analizujemy i w którym to Y zmienność widzimy problemy. Tak? Czyli Y to jest wyjście. A X-y to są wszystkie potencjalne przyczyny tej zmienności, którą my analizujemy w projekcie. Dlatego Jasne. tutaj będziemy sobie w pierwszej kolumnie Y wpisywać to, w jaki sposób my widzimy problem. I zanim tak naprawdę będziemy mogli sobie powiedzieć, wow, kolumna jest pełna, kompletna, ufam tym danym, to musimy przejść przez kilka ćwiczeń. A tu będziemy sobie wpisywali później X-y, które w fazie analyze wybierzemy jako te warte przeanalizowania, które mają sobie największy potencjał, że mają wpływ na to, co my widzimy w Y. Okay?
I tak naprawdę nie mówiłem wam chyba jeszcze w ogóle o etapach fazy demake'owych, projektów demake'owych, ale teraz mogę wam powiedzieć, że z tego co pewnie wiecie i z tego co czytaliście, to cały projekt Lean Six Sigma składa się z 5 faz, tak? Jest Define, Measure, Analyze, Improve i Control. I ta tabelka, o której tu mówimy, to ona tak naprawdę dzieli, słuchajcie, pierwsze nasze trzy fazy, czyli faza Define i Measure, to powiem wam szczerze, będziemy te w tych dwóch tych fazach pracować nad kolumną Y, a to, co się pojawi tutaj, to będzie wynik fazy Analyze. A później faza Improve i Control, to już będzie poza tabelką, będzie inne narzędzie. Więc jeżeli to jest dla was zrozumiałe, to pierwsze pytanie, które powinniście sobie zawsze zadać do Y-ka, bo ja na razie, słuchajcie, Y-kowi nie ufam. Ktoś tam powiedział, że no jest problem, nie radzę sobie z tym, mam kiepskie czasy, mam kiepskie wyniki, ale czy rzeczywiście to jest problem? A w ogóle kto mówi tak naprawdę, jak powinno być? Skąd te targety, które sobie zdefiniowaliście? Więc tak naprawdę, żeby ufać Y-kowi, trzeba na początku odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. I pierwszym takim pytaniem odnośnie w ogóle problemu to jest, skąd ja czerpię informacje o oczekiwaniach, skąd ja czerpię informacje o tym celu, który wykorzystuję, żeby porównać każdy pomiar dobry czy zły. I jak się pewnie domyślacie, kto, słuchajcie, może nam mówić o tym, kiedy bieg był dobry, kiedy zły, kiedy spotkanie było dobre czy złe, kiedy w ogóle każdy pomiar, który mówimy, jest dobry czy zły. Jak myślicie, kto powinien nam o tym mówić? W tym przypadku to jesteśmy my, tylko że my jesteśmy dla siebie też klientem. Właśnie, chodzi mi o to, że zawsze powinien to powiedzieć klient. Wy jesteście w specyficznej sytuacji, gdzie jesteście sami klientami dla siebie. Ale generalnie pierwsze pytanie polega na tym, okej, kto jest klientem, kto ma prawo mówić, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. I teraz w Lean Six Sigmie na to pytanie, kto jest klientem, odpowiada tak naprawdę jedno z fajnych ćwiczeń i narzędzie, które się używa, mianowicie SIPOC. Opiszę wam na początku, jak ten SIPOC tworzyć, później sobie mówimy też pewne ograniczenia i inne możliwości wykorzystywania tego narzędzia, ponieważ SIPOC, tak jak każde inne narzędzie stosowane w tym cyklu różnych ćwiczeń w Six Sigmie, jest to narzędzie, które może być z powodzeniem wykorzystywane tak stand alone, czyli samodzielnie, tak, niekoniecznie w projektach. Zobaczycie wiele takich narzędzi, które spokojnie, w zależności od sytuacji, możecie spokojnie brać i używać nie tylko w projektach Six Sigmowych. I SIPOC jest takim jednym z nich. SIPOC składa się, słuchajcie, z 5 takich kroków i generalnie odnosi się do tego, że mamy proces i ten proces jest opisywany w formie kilku jakby etapów. Jak powiedzieliśmy sobie, na wyjściu z tego procesu mamy jakiś output, tak? Napiszę to też jako wyjście, no bo na razie to jeszcze nie jest, nie chodzi o tego Y-ka. No i na końcu, jak się domyślacie, jest ten klient, który patrzy i wielce zdziwiony jest, tak, jak ten Y wygląda. Na wejściu do procesu mamy też coś, jakieś elementy, które dajemy, no i zawsze przed tym wejściem jest ktoś, kto nam to dostarcza. I to jest takie otoczenie bardzo ogólne procesu. I teraz SIPOC polega na tym, że dzielimy te elementy, które tu wam narysowałem, w taki specyficzny sposób i odpowiednio to opisujemy w tabelce. Z angielskiego pewnie, jak wiecie, dostawca to jest suppliers, to będzie literką S, wejście i to jest input i, wyjście output to jest O i customer to jest C. Skąd ta nazwa SIPOC, tak? I teraz to wam też na tym schemacie narysuję kolejność wypełniania tych kolumn, co zresztą wam zaraz opiszę. Najpierw zaczynamy od procesu, chociaż kolejność, powiem wam szczerze, jest rzeczą umowną. To jest kolejność, którą ja wam sugeruję, żebyście robili. Dużego błędu nie zrobicie, ale uważam logicznie najpierw robić to w ten sposób, ponieważ szybciej dojdziecie pewnych kluczowych wniosków, które mogą wam później pomóc w drugiej części tego SIPOC-a. Więc najpierw robimy proces,
później robimy output, później robimy customers i wracamy w czwartym kroku do input i kończymy na suppliers, ok? Mhm. Teraz jak to wypełniamy? Robimy sobie literkę P i teraz w kolumnie P zaznaczamy proces, ale w bardzo ogólnej formie. To jest taki helicopter view. To nie jest moment, kiedy my robimy szczegółową mapę procesu. My tylko musimy zaznaczyć pewien zakres procesu, który nas interesuje, w którym to na zakończeniu tego procesu mierzymy to, co nas, naszego Y. I bardzo często robimy to w ten sposób, że zaznaczamy jedną czynność i drugą i to musi być, słuchajcie, początek, a tu musi być koniec procesu. Czyli najpierw zaznaczycie ramy, tak? To jest pierwsza czynność, od której się zaczyna kolejny cykl procesu, a ta na końcu jest ostatnia czynność, po której my na przykład jesteśmy w stanie pomierzyć Y, nie? Mhm. To taka lupa miała być, chyba mi nie wyszła. Czekajcie, zamarzę to. Dobra. I teraz tylko orientacyjnie zapisujemy w środku kilka czynności, tylko tak, żebyśmy mieli pojęcie mniej więcej, czego ten proces dotyczy. Tak jak wam mówiłem, to nie jest ten moment, kiedy szczegółowo analizujemy wszystkie kroki. Szczegółowo będziemy analizowali na początku fazy analyze. Tutaj tylko musimy jakby uchwycić zakres procesu od do, tak? Koniec, kropka. Mhm. Zakładamy w fazie, na tej fazie define w analizie SIPOC, że jakość i jakość relacji pomiędzy poszczególnymi etapami procesu, czy co jest w środku, jest wszystko zgodnie ze sztuką. Tam jest delta równa zero, tam nie ma żadnych błędów, nie ma problemów jakościowych. Na razie tego nie analizujemy. Zakładamy, że wszystko pach, 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 wszystko ładnie idzie, tak? Teraz drugim krokiem jest output. Teraz w tym outputcie chciałbym, żebyście zawsze sobie robili takie ćwiczenie na wyobraźnię. Pamiętacie film Matrix? Tam na jednym z tych pierwszych odcinków Neo nagle mówi, słuchajcie, I need guns. A on mówi, how much? Lot of guns. I on się pojawia w takim białym konstrakcie, nie ma nic, nagle takie szafy z bronią pojechały przed nim, obok niego. I chciałbym, żebyście właśnie wyobrazili sobie proces jako właśnie taki biały konstrakt, tam nic nie ma. Uruchamiacie, zamykacie sobie oczy, uruchamiacie proces, pach, 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 zrobiliście ostatnią czynność procesu, otwieracie oczy i patrzycie, co się pojawiło wokół was w wyniku rozpoczęcia i zakończenia tego procesu. I teraz ten output można zawsze podzielić na dwie części. Są to części materialne i części informacyjne, ponieważ w wyniku przeprowadzenia procesu jego zakończenia może się pojawić na przykład wyrób gotowy albo jakieś puste opakowania, a może jakieś skrapy, może jakieś zużyte narzędzia. Czyli najpierw musicie się zastanowić, co materialnego się pojawiło w wyniku tego procesu. Tak, u was to na przykład mogą być jakieś zużyte elementy, mogą być jakieś puste opakowania. Tutaj Tomek będzie miał najwięcej do wykminienia, jakie tam elementy materialne. Już się boję. No. Już się boisz? Ale do tego też trzeba zawsze zaznaczyć wyniki związane z informacją, to znaczy jakieś raporty, zestawienia, minutki, raporty ze spotkań. Bardzo często też w wyniku realizacji procesu raportujemy, zapisujemy coś, nie? Więc jak wiecie, w procesach zawsze jest przepływ też materiałów i informacji, więc dzielimy na te dwie główne grupy. I teraz w trzecim kroku, gdzie zastanawiamy się nad klientami, zadajemy sobie bardzo ważne pytanie, tutaj muszę uważać, bo to pójdzie później do medii, nie mogę przeklinać. Bardzo ważne pytanie, kto oczekuje na każdy efekt procesu i dla każdego efektu procesu przypisujecie fizycznie osobę, która jest klientem dla tego efektu. Czyli w wyniku tego ćwiczenia będziecie mieli listę tak naprawdę waszych prawdziwych klientów tego procesu. Oczywiście oni z perspektywy na przykład tego, jak oni są ważni dla was albo dla otoczenia, oni mogą mieć różną rangę, tak? Jeden klient może być ważniejszy, drugi mniej ważny, ale to nie zmienia faktu, że to jest wasz klient. Taki przykład, powiem, nie wiem, niech będą puste opakowania, tak?
Jest to bardzo często efekt procesu produkcyjnego. Na puste opakowania bardzo często czeka jakiś zespół pracowników z firmy sprzątającej albo z firmy utylizującej jakieś elementy. I to naprawdę na pierwszy rzut oka byśmy pomyśleli, oni nie są moim klientem, tak? To taka firma utylizująca odpady. Ale czy oni mają oczekiwania odnośnie tych odpadów, które wy generujecie na produkcji? Pewnie tak. Jakaś segregacja w jakieś pojemniki, w jakieś miejsce. I z tej racji, że oni oczekują czegoś od was, automatycznie są waszym klientem. Ja nie mówię, że oni powinni być tym klientem, który definiują wam CTQ w tym projekcie, no chyba, że akurat problem z tymi śmieciami i odpadami jest teraz najbardziej kluczowy dla was, tak? I blokujący. Wtedy bierzecie ich oczekiwania i prowadzicie projekt według ich oczekiwań, tak? Musicie też pamiętać jedną rzecz. Robicie SIPOC po to, żeby z tymi osobami wejść w kontakt, czyli porozmawiać, zapukać, zebrać ich oczekiwania. Więc sugerowałbym, żebyście wypisywali w środku informacje, które wam najbardziej pozwolą na kontakt, na kolejny kontakt. Czyli to musi być, nie wiem, dział, gdzie wiadomo, kto jest kierownikiem działu, to musi być najlepiej nazwisko, imię, nie muszą tam być dane kontaktowe, ale to musi być tak, że jak patrzycie na SIPOC, idziecie kreską, to wiecie, do kogo podejść. Wiesz, do kogo. Dokładnie. I teraz słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, skończę tak naprawdę całego SIPOC-a. I jak macie SIPOC-a skończonego, to w tym momencie idziecie na drugą stronę. Bardzo często do ćwiczeń związanych z eliminowaniem problemów, przestojów procesu, ta lewa strona bardzo często jest też ważna, którą sobie też wykorzystacie w fazie analiz, jak będziecie mieli burzę mózgów, szukając przyczyn problemów. Ponieważ po tej stronie również w podziale na materialne i informacyjne elementy wpisujecie wszystko to, co jest potrzebne, żeby rozpocząć i zakończyć proces. Ale nie musicie, wręcz nie powinniście przypisywać tutaj efektów poszczególnych tych kroków tutaj w procesie. Czyli nie wpisujecie tutaj niczego, co jest efektem kroku drugiego i przychodzi do kroku trzeciego. Albo nie wpisujecie nic, co jest efektem trzeciego, przychodzi na czwarty. Wszystko to, co jest z zewnątrz. Wszystko to przychodzi do procesu, co jest dostarczane przez inne działy, inne osoby, nie osoby zdefiniowane w procesie. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest. Tak, bo bardzo często widziałem takie sytuacje, że ktoś tworzy z SIPOC-a taką mapę, gdzie definiuje, że krok numer drugi generuje taki output i to jest input dla kroku trzeciego. Nie, nie, nie. To, co się dzieje w procesie, zostawiamy na razie, jest to wszystko super i to nie jest przedmiotem naszej analizy. No i konsekwentnie, jak było po prawej stronie tutaj, odpowiadamy sobie na pytanie, kto dostarcza. I tak samo najlepiej jest, jak wpisać tutaj konkretne osoby, ponieważ może nie na tym etapie, ale na etapie, jak będziecie już z zespołem przeczuwali, że któryś z inputów może mieć duży wpływ na to, jak ten proces, a zwłaszcza Y, jak się waha, to będziecie musieli mieć, będziecie mieli od razu proste informacje, z kim porozmawiać, żeby coś ustalić, nie? I teraz zobaczcie, tak naprawdę w nomenklaturze dostawca, klient, klient, dostawca, to my, jako osoby, które zarządzają procesem, są dostawcą dla klientów, ale my jesteśmy klientem dla każdego z dostawców, nie? I teraz abstrahując taki mały off-topic odnośnie SIPOC w sytuacji, kiedy używamy SIPOC-a do dowolnych innych ćwiczeń, nie tylko w Lean Six Sigma, ja osobiście was bardzo zachęcam, żebyście używali SIPOC-a w każdej sytuacji, kiedy wy przystępujecie do analizowania, mapowania dowolnego procesu. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Analizując, optymalizując proces, będziecie chcieli się zawsze skupić na tym, na ile proces generuje prawidłowe wyniki dla was. I teraz generalnie są dwa miejsca, w których mogą wystąpić problemy odnośnie efektów generowanych przez proces. Pierwszy to rzeczywiście w środku procesu to, co możemy, przepraszam, zepsuć, albo osoby biorące udział w procesie, to, co mogą zepsuć, tak? Czyli zła współpraca, niestosowanie standardów,
jest już dużo przyczyn, ale równie dobrze mogę to być powodem tego, że dostawcy nie dostarczają na czas, niezgodnie z oczekiwaniami, tego, co oczekują właściciele procesu, nie? Czy właściciele procesu. I teraz, zanim zaczniecie układać to, co jest w środku, zanim zaczniecie definiować jeszcze raz, nie wiem, value stream map, zanim będziecie analizować mapę procesu, jakie są czynności, czy są standardy, czy są szkolenia, wszystko, warto na początku zadbać o to, że otoczenie procesu jest stabilne, czyli że dostawcy dają wszystko, bo co z tego, że poukładacie, powyszkolicie wszystkich w procesie, wszyscy będą wiedzieli, co robić w środku, jak właśnie dostawcy będą nadal dostarczać nie tak jak trzeba, tak? Rozumiecie? Czyli w każdej innej sytuacji, jak będziecie analizowali proces, zachęcam was do tego, zacznijcie od SIPOC-a i upewnijcie się, że otoczenie procesu jest stabilne, że dostawcy wiedzą wszystko, co mają dostarczać, jest to zgodnie ze SMART-em. SMART w ogóle to jest świetne narzędzie pozwalające na ustalenie z dostawcą specyficznych, mierzalnych, czasowo dostarczanych tych no, dostaw, tak, komponentów. I to jest bardzo fajna rzecz. Patrzę też na zegarek, bo chcę się trzymać tego naszego limitu, ale jeszcze mam chwilkę. Jedna dygresja odnośnie SIPOC-a to jest taka, że zobaczcie, jak zrobicie sobie jakiś SIPOC jednego procesu, to przecież ten klient wewnętrzny też ma swój proces jakiś, tak? To, co jest waszym wyjściem, jest jego wejściem, a wy jesteście jego dostawcą. I on też ma jakiś output i też ma swojego innego klienta wewnętrznego, tak? Tamten klient podobnie też ma swój proces i też może sobie spokojnie zrobić SIPOC-a. A jeszcze może się zrobić sobie SIPOC-a, słuchajcie, który jest odnośnie kilku dostawców danego procesu i zobaczcie, jaki możecie mieć taki docelowy obraz. Jeżeli uda się wam zrobić SIPOC-i we wszystkich procesach, czyli jakby ogarniecie SIPOC-ami waszą firmę, to nie ma opcji, żeby ktoś nie wiedział, kto jest moim dostawcą, kto jest moim klientem. Rozwiązujecie taki jeden wielki chaos, który bardzo często panuje w firmach, że mój wewnętrzny klient, ale kto to jest? Ja jestem dostawcą? A tutaj powiem wam szczerze, jest rzecz bardzo, bardzo prosta. Robiąc, słuchajcie, SIPOC w ogóle z przedstawicielami dostawców i klientów wewnętrznych z różnych działów, na pewno będziecie mieli takie sformułowania, spojrzenie, wow, ja nie wiedziałem, że jestem twoim klientem. O kurczę, jesteś moim dostawcą? Wiecie, świadomość się bardzo fajnie podnosi. Wracając do naszych zadań, słuchajcie, Six Sigmowych. Robimy SIPOC po to, żeby bardzo jednoznacznie zdefiniować klienta, który nam będzie mówił o Y-ku, tak? Bo wiadomo, naprawdę każdy z tych outputów, on może mieć swoją odrębną miarę, tak? Ale w związku z tym, że wy w projekcie skupiliście się na jakimś konkretnym Y-ku, to musicie się zastanowić, który z tych klientów o tym Y-ku mówi i jego to interesuje. Bo prawdopodobnie w wyniku waszych ćwiczeń biegań i jazd, prawdopodobnie będziecie mieli wiele różnych Y-ków, wyjść, outputów i prawdopodobnie możecie zdefiniować różnych klientów i oni mogą mieć inne oczekiwania, oni mogą patrzeć na inny aspekt procesu, niekoniecznie na to, co jest waszym przedmiotem, tak, projektu. Teraz słuchajcie, jedna bardzo ważna uwaga. W praktyce każdy klient może patrzeć na inny Y, każdy klient może mieć inne oczekiwania, w związku z tym analizując odrębnych klientów, odrębne Y, możecie mieli inną grupę potencjalnych przyczyn, inne wnioski i inne rozwiązania, to są kompletnie inne ciągi myślowe, D-make'owe. Ja słuchajcie, Greenbeltów w szkole zawsze w ten sposób, że idźcie jedną prostą sekwencją przyczynowo-skutkową. Bierzecie jednego Y-ka, w związku z tym jednego klienta i nie robicie wielu klientów jednocześnie. Później, jak już się wyszkolicie w D-make'u, wasza broszka może sobie brać wielu klientów jednocześnie, ale pamiętajcie, że każdy klient, każde odrębne oczekiwania to jest inna burza mózgów, inna lista przyczyn i inna faza analiz, tak? To później jest tylko kwestia tak naprawdę waszego czasu. Dlaczego, słuchajcie, może być ważnych dwóch klientów jednocześnie? Ponieważ może się okazać, że jeden z innych klientów ma miarę, która jest w sprzeczności z Y-kiem.
Na przykład mówimy o, nie wiem, jakości i koszty, tak? Jeden klient mówi, hej, hej, ja chcę mieć największą jakość, ale obok jest inny klient, który patrzy na raporty z tego procesu i mówi, zaraz, zaraz, a ja chcę mieć najmniejsze koszty. Mhm. Często może być tak, że dwóch klientów jest w sprzeczności i teraz, żeby nie zepsuć relacji z innym klientem albo nie zepsuć jego jakby oczekiwań, to musicie, jeżeli taka sytuacja jest, to musicie mierzyć ten drugi Y niezależnie, tylko żeby nie wylać, to się mówi, dziecka z kąpielą, okej? I efekt waszego, słuchajcie, ćwiczenia powinien zawsze wyglądać w ten sposób. W wyniku SIPOC-a wybieram tego klienta i to jest ten klient, którego głosu będę słuchał i to jest klient, do którego pójdę w następnym kroku i rzetelnie wypytam, jakie mam mierzalne oczekiwania. Okej? Okay? Słuchajcie, pamiętajcie jedną rzecz, że każde narzędzie w SIPOC-u, ono wam od razu daje w wyniku dowód na to i wytłumaczenie, dlaczego w kolejnym kroku robicie to, a nie co innego. Jeżeli złośnie ktoś was pyta, no dobrze, ale dlaczego macie taką tolerancję w procesie, nie? Dlaczego akurat oceniacie proces z perspektywy tych oczekiwań? A, bo myśmy poszli do tego klienta. A dlaczego do tego? Mhm. Mam SIPOC i wyszło z SIPOC-a, że to jest mój klient, tak? Rozumiecie? To jest takie logiczne. Tak naprawdę później, jak będziecie mogli opowiedzieć wasz projekt do tyłu, to będziecie jak po nitce tłumaczyć, no ja zrobiłem to, bo wcześniej zrobiłem to, a później zrobiłem to, bo wcześniej zrobiłem to. I my zaczynamy teraz układać taką logiczną całość, tak? Czyli waszym teraz zadaniem będzie zrobienie SIPOC-a. Możecie znaleźć w sieci dużo, czekajcie, możecie znaleźć w sieci dużo przykładów SIPOC-ów. Ja wrzucę na forum moje przykłady, które ja robię. Ja bez kozery piszę to w formie kwadracików, ponieważ ja używam zawsze karteczek, postików i flipchartów, jak to robię z zespołem. Wrzucę kilka przykładów, zobaczycie, jak to działa, ale pamiętajcie jedną rzecz. SIPOC to jest ogólne spojrzenie na proces, nie wchodzimy w szczegóły. Głównym zadaniem jest sprawdzenie, czy wychodzi mi z analizy outputów ten klient, o którego myślałem, że może nam mówić. Jeżeli nie, to musicie zweryfikować i pójść do tego klienta, który rzeczywiście jest zainteresowany tym efektem, w którym, wokół którego ten Y jest mierzony. I to wszystko. Proste zadanie. Powiem wam, czasami wymaga to pracy w zespole. Fajnie jest, jak robić to z przedstawicielami dostawców klientów. Fajnie, żeby to robić z ekspertami. Jak każde narzędzie w Lean Six Sigma robione samodzielnie, zawsze ma ryzyko pewnego błędu, ponieważ wy sami będziecie narzucali na to swój sposób myślenia, nie wiecie wszystkiego, więc zawsze... No właśnie, Igor, bo tutaj ja mam wrażenie, że to będzie trochę jak wróżenie z fusów, bo o tyle, o ile gdzieś tam organizację się zna, procesy się zna, to tutaj będziemy robić SIPOC do czegoś, czego jeszcze tak naprawdę nie znamy, więc... No to nie wiem, a to w końcu zrób to jedno ćwiczenie, spotkanie. Nie no, proces znasz, no jeśli zadałeś sobie jakiś cel i to masz coś ustalone, więc wiesz, co chcesz mniej więcej zrobić, teraz trzeba to mniej więcej przeanalizować. Dobra, okay, Tomku, tylko... proponuję, żeby to pytanie twoje albo rzucić na forum, albo przy kolejnej sesji, bo zaraz kończymy naszą... Jasne. Nasz czas. Natomiast jedna uwaga słuszna, Tomku. D-Make w tej formie, której się uczymy, się sprawdza do procesów istniejących. Jeżeli chcecie od razu zaprojektować proces zgodny z filozofią Lean Six Sigma, to trzeba stosować inne podejście, które się nazywa Design for Six Sigma albo DFSS. Tam są inne etapy, tam nie ma takiego momentu, gdzie bierzesz dane historyczne i coś mierzysz. Tam wszystko bazuje na pewnych założeniach, też bazujących od oczekiwań klienta, tak? Troszkę inny projekt. Więc Tomku, gdybyś chciał, bo ja nie znałem tej sytuacji, że nigdy tego nie robiłeś, więc to pewnie jest dylemat. Albo sobie zrób szybko spotkanie i zdobądź pewne doświadczenie, albo rzeczywiście powróż z fusów, tylko że to będzie pewne ryzyko. Znaczy, wiesz co, tak szybko podsumowując, ja widziałem to w ten sposób, że te nasze spotkania przygotują mnie do tego, żebym ja się mógł dobrze przygotować na spotkania z tymi młodzikami, bo tak naprawdę ja jeszcze nie mam nic zaplanowanego. Na razie mam tylko, wiesz, jakieś
Słuchaj. Bo ogólne cechy wyciągnięte z internetu, tak? Kim są, kim jest pokolenie Z? Dobra. To w takim razie się zastanów, bo jeżeli jest taka sytuacja, to nie jest dobry temat na nasz projekt. No właśnie. Albo zapytaj się, co można zrobić. Moja sugestia może być taka jeszcze. Jeżeli spotkania z młodzikami nie będą się różniły może od spotkań innych, których masz doświadczenie, to a może zrób projekt odnośnie spotkań u was w firmie. Będziesz miał pełne doświadczenie, które później będziesz mógł tylko zaadoptować do twojego projektu. Więc Tomku, zastanów się nad tym, czy praca domowa jest jasna? Jasna jest. Dobra. Fajnie, dziękuję wam za uwagę. To wszystko, słuchajcie, z mojej strony. Żegnam was i pozdrawiam wszystkich, którzy będą nas oglądali na forum. Zachęcam, żebyście umieszczali wasze wyniki na forum. Przypominam jedną rzecz. Udało nam się zrobić kolejną sesję, bo zrobiliście swoją pracę domową. Teraz kolejna będzie dopiero wtedy, jak zrobicie SIPOC-i. Macie na to tydzień. Tak jest. Trzymajcie się. Hej, cześć. Dobra, cześć. Na razie. Hej, cześć. Hej.